15 czerwca w podbłogowskiej miejscowości Kotla w domu 72-latka znaleziono jego ciało oraz ciało jego 58-letniego kolegi. Już ze wstępnych oględzin wynikało, że doszło tam do zabójstwa. Bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymano jedną osobę, to jest młoda kobieta, krewna jednego z tych nieżyjących mężczyzn. Zgromadzone dowody dały podstawę do przedstawienia zatrzymanej osobie zarzutów dokonania dwóch zabójstw. Jak ustaliła prokuratura, bezpośrednią przyczyną zgonu jednego z mężczyzn były rany kłute, a drugiego powikłania wynikające z tychże ran. Podejrzewana o to zatrzymana w tej sprawie wnuczka jednego z mężczyzn została tymczasowo aresztowana. Jesteśmy w tej chwili na takim początkowym etapie śledztwa, aczkolwiek niezwykle ważnym, kiedy gromadziliśmy dowody, zabezpieczaliśmy ślady, ustalaliśmy sprawcę. Na chwilę obecną szczegółowe dowody przeprowadzone w tym śledztwie pozwolą wyjaśnić dalsze okoliczności. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie podaje innych szczegółów. Do sprawy wrócimy.